Cześć, nazywam się Wiktoria Gąsiewska i to ja dzisiaj przeprowadzę z Wami Miauczat. Muszę sobie wyobrazić, że teraz odbieram telefon od Patryka Wegi. To na pewno byłoby dla mnie spore wyzwanie, bo ja raczej zawsze gram takie delikatne, no oczywiście z wyjątkiem Agaty w Rodzince.pl. Mi absolutnie nie przeszkadza to, że ja gram grzeczne dziewczyny. Bo jeżeli moja twarz jakby sprawia wrażenie miłe i tak dalej, to dlaczego tego nie wykorzystać w ten sposób, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że każda rola jest ciekawa i jakby nabiera się do nowego doświadczenia, więc dlaczego by nie? Jeżeli bym dostała rolę kobiet mafii, no to myślę, że na pewno byłabym zaintrygowana tym. Oczywiście, że tak. Byłam zawiedziona bardzo, byłam zrozpaczona na początku. Ja przez pierwszy tydzień, właściwie pierwsze dwa tygodnie po odpadnięciu Stańca z Gwiazdami miałam taki kryzys, bo właściwie miałam wrażenie, że to wszystko się tak bardzo szybko skończyło. A chodzi o to, że to było też wcześniej bardzo intensywne przygotowania do tego były. I ja właściwie całe swoje aktualne życie podporządkowałam Tańcu z Gwiazdami. Mniemam, że chodzi tutaj o filmy, w których kiedyś brałam udział, jak byłam bardzo młodziutka, czyli Jasminum i Katni oczywiście. No tak, to jest rzeczywiście czymś, czym mogę się pochwalić, czym lubię się nawet chwalić, że w tak młodym wieku udało mi się zagrać u tak uboków takich sław. I brakuje mi tego, szczerze mówiąc. Brakuje mi właśnie zagrania w filmie pełnometrażowym, który ukaże się nie tylko w Polsce, tylko tak jak kiedyś jeździłam chociażby do Turynu czy do Londynu na premiery właśnie tych filmów, ale mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła się znów wykazać. Szałas na pewno rozbiłby Adam. Myślę, że jak już by rozbił go, to by poszedł poszukać czegoś do jedzenia. A ja bym pewnie próbowała mu pomóc w jednym i w drugim, ale pewnie uznałby, że zrobi to lepiej sam. Więc zostańmy przy tym, że Adam by wszystko zrobił. I to nie dlatego, że jestem leniwa. Nie można tego nazwać rywalizacją. Rzeczywiście jesteśmy w tym samym wieku, w podobnym wieku. Nigdy nie rywalizowałyśmy. I czy przyjaźnicie się? Przyjaźń to na pewno jest za duże słowo. Bo mam przyjaciółki takie od serca i to, które znam grubo ponad 10 lat. Ale jesteśmy znajomymi, z planu właściwie. Na pewno bardzo bym chciała wziąć udział albo w Agencie, albo w America Express. Obojętne, który to by był w sumie program, jeden i drugi jest bardzo... Bardzo fajnie się go ogląda i wydaje mi się, że bardzo, bardzo przyjemnie też się bierze w nim udział, bo to jest takie też nowe doświadczenie, zupełnie co innego, wyjazd. Ja uważam, że jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego. Propozycji jest coraz więcej, rzeczywiście. Wydaje mi się, że jak teraz ta era Instagrama jest, tak naprawdę rośnie z dnia na dzień, jest coraz większa, no to rzeczywiście reklamodawców zgłasza się jeszcze więcej. Fajnie, jeżeli te współprace są na przykład dłuższe, tak jak teraz moja współpraca z marką Sugarfree. Na pewno żadnych ziemniaków reklamować nie będę. Najgorsze wspomnienie to chyba bym musiała przywołać tutaj czasy 2012 albo 2014, jak dopiero wchodziłam do Rodzinki.pl i z Adamem znałam się wtedy już, no myślę, z 5 lat. Gdzieś tam on podłapał, że ja tańczę. I powiedział to reżyserowi. A że ja taka zawsze byłam, raczej należę do tych osób skromnych, które raczej z boku stoją. I powiedział właśnie reżyserowi, że Wiktoria tańczy,
A jak wiecie, ten kto ogląda Rodzinkę.pl, są tam takie przebitki do muzyki, różne takie scenki. Stwierdzili, że najlepiej będzie, jak ja będę, jak Adam z małym Mateuszkiem będą na mnie patrzeć, a ja będę dla nich tańczyć. I to było takie trochę cringe'owe jak dla mnie wtedy. Teraz na pewno bym się super bawiła, ale pamiętam, że wtedy mega się stresowałam. No i stresowałam się też dlatego, że pewnie, że gdzieś tam podobał mi się Adam i chciałam mu zaimponować, a jak mój taniec byłby kiepski, no to mogłoby być na odwrót. Życie prywatne czasami odbiega od tego, które jest pokazywane w internecie czy w telewizji. Pamiętajmy też, że każdy kij ma dwa końce. Może się wydawać czasami rzeczywiście antypatyczny. Ja go kocham, no i co? No mam nadzieję, że niedługo. Też bym chciała właśnie zagrać z Mateuszkiem. Może właśnie jakieś takie syjamskie rodzeństwo, które rządzi światem, na przykład. Odbiegamy trochę do science fiction, ale jasne, czemu by nie, kiedy zobaczymy. No jeżeli dostaniemy fajną propozycję, to na pewno razem się pokażemy. A ja z Mateuszem już wcześniej byłam na ekranie. Graliśmy razem bodajże. Może nie tak razem, ale jak byłam w rodzinie zastępczej, to Mateusz też tam się pojawiał. Myślę, że wielu aktorów odpowiedziałoby na to, że chciałoby zagrać wszystkie role. Ja na razie marzę o tym, żeby zagrać w filmie takim typowo takim dziewczęcym, w sensie typowo dla mnie dziewczęcym, typu wieś, konie, co tam jeszcze, miłość, właśnie taki romantyczny, tak, to ja bym chciała bardzo zagrać w filmie romantycznym, główną rolę oczywiście. Chciałabym też ukończyć szkołę aktorską, teatralno-filmową najlepiej. Wydaje mi się, że dobrze maluję. Moja mama zawsze się śmieje, że jak siebie maluję, to trwa to godzinę, bo ja wszystko przyklepuję tym beauty blenderem, brew idealnie wyrysowane i tak dalej. Więc może jak mi się nie uda w aktorstwie, to może będę malować aktorki. Rzeczywiście to jest gdzieś taki talent, który może nie każdy o tym wie. Ja bardzo często na jakieś eventy i tak dalej wcześniej malowałam się sama. A wiele osób pytało się właśnie, kto jest makijażystką moją. Przedstawiam Państwu pana Mruczysława. Może Państwo tego nie słyszą, ale on cały czas mruczy. A dlaczego nie mruczek? Dlatego, że trochę to ochklepane. Więc będzie pan Mruczysław i dlatego pan, ponieważ jest taki bardzo dostojny. To będzie Rudy. Rudy. Tobie nie ufam. Chodź tu do mnie. To będzie, tego bym tygrys nazwała, bo ma taki trochę odcinek tygrys. Zobaczcie, widzieliście to? O, właśnie o tym mówiłam. Te koty uwielbiają chyba chować gdzieś głowę. Wybieramy kolejne pytanie chyba. Proszę Państwa. Tak, może być głodomor. Jak najbardziej. Oj, ciuciunku. Tak, to będzie cieciulek. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach.